Witam Was serdecznie. Króciutki taki film. Wróciłem po wojażach Kanada, Chicago, Montreal, Quebec, Toronto. Wykłady, spotkania. Widzieliście w moich filmikach, pokazałem. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. Całą Kanadę zwiedziliśmy. Pokazałem na moich filmikach. Pokazuję teraz, to też pokażemy, kto oglądał na Polonia. Cała Polska będzie widzieć. Zamykamy teraz wyjazd na luty. Styczeń już mamy bilety kupione. Ja wyjeżdżam. Nawiążę do mojej głodówki. Robię te głodówki od 20 lat, praktycznie 12 lat na samych Filipinach, 5 lat na Kubie. Wydałem na to książkę, nie wydałem, pomogło mi oczywiście Zdrowie bez leków. Znacie Zdrowie, sklep bez leków, sklepa i jego zajbawy. Są nasze produkty na sklepie teraz, można nabyć najnowsze octy. Oczywiście zapraszam już na targi, wiecie, teraz w listopadzie nasza kapusta, kimchi, niebioska, znana kapusta, którą mamy i z 22 ziołami. Kapusty są, zapraszamy do nas. Teraz to będzie chciał jeszcze dołączę. Zaznaczam, ten filmik pokażemy Wam na końcu, film, kto ma słabe nerwy, czy jest po prostu wrażliwy, czy po prostu nie może oglądać, po prostu może zwymiotować, może nie przeżyć tego filmu. No, a więc na spokojnie weź tabletki jakieś relanium, czy jakieś zioła melisę, czy zażyjcie coś spokojnie, żeby przeżyć ten film. Zobaczycie, jak na Filipinach opisałem to w książce, czym my leczymy. A więc wracamy do takich zabiegów, pokażę Wam teraz, to są oczywiście moje dynie, które rosły na płocie, wszystko bez użycia żadnej działki, na płocie, w doniczce. Nie widziały żadnej gleby, tylko na obornik od kury. I wyrosły tam aż 8 kg. Urosły, płot się nie zwalił. Także cieszymy się. Jem codziennie zupę teraz taką z dyni. Agata doskonałą robi. Także pokazuję teraz. Wracam do tematu głodówek. Robię to od lat. Jedziemy na Filipiny. Ja wyjeżdżam 21 stycznia. Będę tam 2 miesiące. Oczywiście po raz pierwszy na świecie jeszcze nikt nie zrobił. Różni głodówkowicze są, różni do Mahów. Ta jeszcze wtedy takich urządzeń nie było. Pierwszy na świecie pokażę, rozmawiając z doktorem Pokrywką, pochwala to. Będę budował właśnie normobarię tu u siebie taką, żeby z Agatą spać, bo ta cena już się oczywiście spadła. Pomaga mi oczywiście w tym nasz Józef Stelmach. Może i Pokrywka pomoże tutaj coś tym doradzi. Także pokazuję ten filmik teraz. Pierwszy na świecie zrobię przed wyjazdem badanie poziomu telomerów i komórek macierzystych. Nikt na świecie jeszcze nie zrobił. A więc przed tydzień, przed wyjazdem zrobię te badanie i oczywiście po 30 dniach głodówki wychodzę oczywiście zawsze na wegetariańskiej diecie, a więc tylko owoce, warzywa i ewentualnie jajka dopiero po 10 dniach. Pokażę, jaka jest długość telomerów i komórek macierzystych. Pokazuje to mój wiek biologiczny. Wiecie, ten, kiedyś tam czytałem, Messi ma 21 lat, czy tam nasz Lewandowski ma 26, nasz Pokrywka ma 70 lat, a wiek biologiczny ma podobno 28 lat. Żyje od 10 lat w normowarii. Także ja pokażę teraz głodówka, co robi. Wielu ludzi tam mówi, głodówka odmładza oczywiście, bo spada o 1 stopień temperatura ciała i nie ma po prostu, jest ustabilizowany metabolizm, organizm sobie bierze wtedy, ile potrzebuje z organizmu i również jest umudowany. A ja teraz, żeby to udowodnić, żeby być bardziej wiarygodnym, pokażę to dla Was oczywiście, nie zarabiam w żaden sposób, zrobię wszystkie wyniki badania w Bielsku, jestem umówiony przed wyjazdem i po wyjeździe zaraz z Filipin, bo na Filipinach tego nie robią, robię to w Polsce, badanie tej długości telomerów. I pokażę to mój wiek biologiczny i zobaczymy, co się dzieje. Ja oczywiście pokażę Wam tą terapię na końcu filmiku, co robimy, kto będzie chciał, jadą ludzie różni ze mną, z rakami. Robi to oczywiście Mario, ja jestem również uczestnikiem tego, ja jedynie mogę coś podpowiedzieć. Od 12 lat na Filipinach i na Kubie robiliśmy to zawsze z sauną, podawanie ziół przez saunę, przez płuca, a więc bezpośrednio bariera krew móc pokonują. Ja opisuję to właśnie ciekawostki w książce. Byłem teraz w Kanadzie, dziękuję, że mnie przyjęli tam tak życzliwie. Agnieszka Starkoper, inni, Ewa, Sandra. Rewelacyjne podróże po Ameryce, nie mogę tego zapomnieć. Książkę tam niesamowicie schodzi, ta książka w Ameryce. Ludzie czytają i dziwią się, że no, takie głodówki można zrobić. Wiele głodówek jest znany, Mahow to opisuje w książce, ja robię troszkę inaczej, jak on. Robię to na wodzie kokosowej 30 dni, a więc codziennie obserwujcie mój kanał filmiki. Już za 2 miesiące będą filmiki. Woda kokosowa, młody kokos, a więc to są te cytokoniny. To jest właśnie arginina 238 mg. To są młody kokos, dziecko 5-miesięczne. Także takie kokosy, po kokosach to badanie zrobimy. No i oczywiście na końcu filmiku zobaczcie to, jaką metodę żeśmy zrobili. Mówię o ludzi o bardzo silnych nerwach, żeby to zobaczyć, bo przed chwilą puściłem koleżance, no mówi, no zwymiotowała i 2 godziny ubikacji spędziła. Tutaj na Filipinach pokazywałem, widziała to nasza Dilma, która prowadziła, od razu zwymiotowała i nie mogła tego przeżyć. Trzy dni się trzęsła, musiała tabletki na uspokojenie. Także polecam ten film o bardzo silnych, zdrowych nerwach. Oglądajcie i zapraszam. Luty jeszcze Mario zamyka ten. Kto będzie chciał, podam telefon, dogada się z nim. Ja oczywiście to robię w pomieszczeniu takim tanim, bez wody, kąpiemy się w morzu. I tylko i wyłącznie 10 kokosów dziennie.
i pokażę potem wyjście na głodówce. Podpowiadam ludziom, jak to zrobić. Popatrzcie, jaka pogoda. Wczoraj było tutaj dosłownie 25 stopni w słońcu, dzisiaj już pada deszcz, jest zimno, cały dzień leje. Także zmienia się ten klimat. Uciekamy na Filipiny. Głodówka jest potrzebna dla mojego organizmu. 10 lat był spokój, zresetuję żołądek, uspokoję prostatę i znowu do tego wracam. Jeszcze bardziej profesjonalnie, z tymi badaniami wszystkimi, jakie zmiany dokonały się w organizmie. Pozdrawiam wszystkich, oczywiście nasze octy zapraszamy. Kapusta, miody, spadziowy, tak, zawsze pokazuję spadziowy. Tu jest wrzosowy, kto będzie chciał. No i oczywiście do nabycia cały czas ocet mamy. Z lukrecją, z korą dębu, z dodatkami, z pokrzywą. No i oczywiście ocet z figi zrobiony. Nie ma w Polsce ani w Europie z czystego soku figi. Wiecie, ile figa kosztuje. A więc figa i czarny bez. A więc oczyszcza dodatkowo z metali ciężkich wszystkiego, oprócz tego, że zakwasza żołądek. Wszystkie te dodatki są po to, jarzębina jest po to, żeby wyczyścić grzyby, pasożyty, pleśnie. To jest kwas sorbowy. Jest świadomie do nas czysty sok bez użycia wody i nie ma tu grama cukru. Tylko jest dokładane miodem, ewentualnie, żeby podnieść kwasowość do 6%. Pozdrawiam wszystkich, oglądajcie nasz filmiki i zapraszam na chętnych na Filipiny. No i życzę obejrzenia końcówki tego filmu, drastyczne sceny i dziękuję i zapraszam i dziękuję za oglądanie naszego kanału. Pozdrawiam Was wszystkich. Ktoś mówi, że niedługo zrobimy film, jak się zjemy własne gówno. Jeśli trzeba będzie, zjemy własne gówno. Dla pokazania, że to gówno wyleczy. Jeśli mi powiedzą, że mam mieć gówno wielbłąda, to będę jadł gówno wielbłąda, bo ono mi pomoże na przykład na raka. I tak się tego trzymać trzeba. Należy, jak człowiek jest bardzo sprywany. Ja pokazuję, wielu ludzi się wstydzi, brzydzi, ma obrzydzenie wypić własny mocz, nie? A tutaj pokażemy chłopaki nawzajem, jakie muszą mieć zaufanie do siebie, jak sprawdziliśmy, skontrolowaliśmy mocz, dokładnie skład jest dokładnie taki sam, nie mają protein, nie mają białek, nie mają żadnych bakterii. I pokażemy teraz na żywo, żeby nie mówili tutaj ściemy, żeśmy piwo zrobili. Chłopaki zaczynają, teraz pobierają swój mocz i zobaczymy, jak wypiją taki mocz. Tu nie ma ściemy, szklanki są puste, zaraz napełnią i wymienimy się spokojnie szklankami. Chłopaki są obydwa, chłopak jest 3 miesiące, cały czas na tym. Jemy co drugi dzień, czasami jak się chce jeść. Obserwujcie własne ciało. Jemy tylko wtedy, jak się sygnał ciała pokazuje. Nie jemy co drugi dzień, nie jemy codziennie, nie spotykamy się co godzinę. O, uwaga, bo Bogdan przelał. Bogdan na wesoło, jest tutaj dużo humoru, obserwatorzy są. Każdy jest poszkodowany. No. Zobaczcie, pogoli, spokojnie. Ten ma całą szklankę. Kolor właśnie identyczny. Pili teraz, pili zioła, pili kokosy, na wodzie kokosowej. Nie ma żadnych trucizn. Bogdan przestał pić po adwentyzm, nie pije alkoholu, także nie jest zatruty mocznym żadnymi toksynami. Spokojnie. Ale do końca. Ludzie, jedyna sensacja na świecie, obejrzcie to. Wymienij się szklankami. Facet się brzydzi wziąć mocz od własnej żony, brzydzi się od dziecka. Gdzie najlepszy mocz jest, jak piszą ludzie, od wegetarian, od własnego dziecka, czy od żony zdrowej. Jeśli masz chory mocz, masz bakterie, masz liczne krwinki białe, nie pijesz takiego moczu. Musisz pić wtedy mocz od. Piją ludzie w całej Indii, Tybet, Meksyk. Piją, w Mongolii pije się mocz od zwierzęcia, pije się na przykład od klaczy, która jest. Tak, jest ciężarna, wtedy jest progesteron, te hormony. My pokażemy, koledzy, chłopcy, zaczynam pić, pokażemy to dla świata, nie dla lajkowania. Pokażemy to, że jeśli jest człowiek zdesperowany, jest bardzo chory, może wypić własny mocz od żony, może pić inny, bo to jest czasami jedyny ratunek, który może dać jakąś szansę do wyleczenia wielu chorób. Co robi mocz? Nie będę tu mówił o urnoterapii, zobaczyć Machowa, jest książka Machowa o urnoterapii, tam jest opisane bardzo dokładnie. Robimy moczem również lewatywy, kto chce. Teraz po takiej kurapcji, Bogdan jest oczyszczony. Spokojnie zaczynamy i jedziemy, chłopaki, powoli. Wymienili się szklankami. Każdy świadek, wszyscy są świadkami tego. Gorszy od mojego. Gorszy od mojego, ocena. O! Brawo! Taki są. I nie zwymiotowali, nie pili wcześniej piwa, zaznaczam, nie pili alkoholu, nie są po żadnym drinku. Zrobili to zupełnie na trzeźwo. Pokazujemy to, zaznaczam jeszcze raz. Nie dla lajków, nikt nie płaci za lajki. Pokazaliśmy światu, że można taki mocz zrobić, można wypić i są sukcesy, efekty lecznicze. Rozpuszcza kamienie na wątrobie, rozpuszcza kamień w woreczku, kapitalnie na nerkach, oczyszcza wszystkie złogi w organizmie. To, co robi mocz, Dobrzyńskiego leczy w Stanach Zjednoczonych, 100 tysięcy dolarów kosztuje leczenie moczem. Zaczynał od moczu, teraz robi, wysublimuje substancje, które są w tym moczu i które naprawiają cały organizm. Dlatego nie trzeba zapłacić 100 tysięcy dolarów, zrobili to za darmo, pokazaliśmy całemu światu, jak to wygląda. Pozdrawiamy wszystkich, lajkujcie, kto chce oglądać, to lajkujcie. Nie robimy tego dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby pokazać, jak może człowiek sobie pomóc, jeśli pokona ten wstręt do samego siebie, a co dopiero do innego, jakie muszą mieć zaufanie, żeby zrobić jakieś coś. Jak, chłopaki, się czujecie? Normalnie. Tak, normalnie. Krzysztof jest smacznego moczu.